to BMW 60 ma problem z upływem prądu. Napięcie na akumulatorze spada poniżej 10 V po kilku dniach. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to jest to, że ta zielona dioda tutaj tego przycisku nie gaśnie. Da się wyłączyć dopiero, kiedy pracuje silnik. Kiedy się zgasi silnik. I się włączy, to już się nie da jej wyłączyć. Przekręcić stacyjkę. Dopiero można je wyłączyć. Można sobie sprawdzić tu jeszcze spadek napięcia na akumulatorze podczas odpalania silnika. W menu ukrytym ustawione jest napięcie, teraz jest 12,4 i do ilu spadnie podczas odpalania. Jest dobrze, także akumulator jest sprawny. Tu nie może spaść tak poniżej 9, jeżeli spadnie poniżej 9, to akumulator jest zużyty. Stan akumulatora można sprawdzić z pomocą odpowiedniego urządzenia, ale zakładam, że większość osób go nie ma. Dlatego można jeszcze zrobić to tak, że za pomocą multimetru zmierzyć napięcie, na ładowadzie maksymalnie zmierzyć jego napięcie, odłączyć go do auta i na przykład po tygodniu sprawdzić jego napięcie. I jeżeli napięcie spadnie do jakiejś tam niskiej wartości, poniżej 12 V, no to znaczy, że po prostu jest uszkodzony akumulator. Można sobie włączyć nagrywanie, włożyć smartfona do bagażnika, zamknąć bagażnik, zobaczyć, czy się gaśnie ta lampka. Jeżeli ktoś nie ma składanych tylnych siedzeń, bo tu na przykład nie ma składanych tylnych siedzeń, nie ma nawet tunelu na narty, to taka wersja, i wtedy nie da się tego sprawdzić od środka, ale po prostu odłączyć sobie te żarówki. To samo żarówka w schowku, trzeba sprawdzić, czy gaśnie podczas zamykania schowka, włożyć tam smartfona, włączyć nagrywanie, wyjąć żarówkę tutaj ze schowka, trzeba tą baszkę po prostu wysunąć, tutaj są strzałki, widać, że się po prostu wysuwa z tego zabezpieczenia. Albo powyjmować te wtyczki tych lampek w bagażniku. Trzeba wcisnąć po prostu tutaj tą wtyczkę i wtedy tu jest taki wystający cypelek. Trzeba go wcisnąć i wysunąć tą wtyczkę. Tu jeszcze przed rozpoczęciem pomiarów przypadkowo zauważyłem, że ten przekaźnik jest ciepły, że się grzeje. Także zobaczymy jutro, kiedy auto postoi, czy dalej będzie ciepły. Każde otwarcie drzwi, otwarcie bagażnika czy maski powoduje wyjście auta ze stanu uśpienia. Tutaj auto pobiera prąd, są takie błędy. Widać, jest błąd klemy inteligentnej minusowej, także możliwe, że po prostu pomoże odłączenie tej klemy. Po skasowaniu błędów błąd klemy nie wraca. Jeszcze można spróbować sobie zarejestrować akumulator, może to pomoże też. Rejestruje się tą wartość tutaj, tu jest 95 Ah. Trzeba to wpisać w komputerze. Tutaj jest klema minusowa. Od klamy minusowej idzie taki kabelek cienki. Tu się łączy w takim niebieskiej wtyczce i można sobie odłączyć tutaj w taki sposób, że podwalić sobie czymś cienkim w taki sposób tutaj tą wtyczkę. Ona już jest tu wysunięta prawie i ją wyłączyć. Bo ta klema może powodować nieusypianie auta. Tutaj wchodząc pod auto nie trzeba nawet wierzyć, że to podwyższenie, jeżeli nie jest obniżone. I tutaj widać kabel plusowy, który przechodzi do bagażnika. Jeżeli tylna podłoga jest mocno skorodowana, to może to powodować, to może to być też tutaj przyczyna tego, że kabel będzie uszkodzony na swoim przekroju. Tu widać kabel plusowy biegnie tędy, jest dość sporo korozji, możliwe, że on się nadaje tutaj, kwalifikuje się do wymiany. To jest tutaj nad tą półosią. On tutaj przechodzi w tym miejscu do bagażnika. Zdarza się, że ten kabel, nawet połowa przekroju jest skorodowana. Tu on przechodzi do bagażnika. Przy poborach prądu warto sprawdzić sobie, czy tutaj nie ma gdzieś wilgoci pod dywanikami. W każdym miejscu dotknąć, to będzie widać wizualnie, też to będzie na tych gumowych dywanikach widać wilgoć, jeżeli będzie wilgoć. Trzeba sprawdzić tutaj, czy pod kołem zapasowym nie zbiera się woda, czy tam się zbiera woda. Tu pod kołem jest tutaj moduł taki, moduł komfortu. Jeżeli będzie on zalewany, może powodować skrzyżowanie się prądu. W tym momencie ten moduł jest przełożony na górę, żeby nie został zalewany przypadkowo. Pobór prądu w amperach na akumulatorze.
Tu trzeba po prostu ustawić na dziesiątkę. Ten kabelek czerwony przenieść z tej pozycji na tą. I jedna końcówka multimetru do tutaj do klemy, a druga końcówka do bieguna. Problem jest taki, że każde dotknięcie tutaj będzie powodowało obudzenie auta. Tego będzie pobór prądu. Teraz jest 4,7-4,8 A. Brzęczyk pod maską silnika. I najlepiej używać właśnie krokodylków, bo trzeba będzie poczekać chwilę, żeby auto się uśpiło. Co się ryzykuje w przypadku tego pomiaru? To, że kiedy multimetr nie będzie miał ubezpiecznika, to spali się multimetr, jeżeli prąd będzie większy niż ten tutaj 10 amperów. I teraz brzęczyk przestał brzęczyć, natężenie spada prądu. Po 10 minutach pobór prądu jest 0,2. Także usypianie 60 to jest no pół godziny do 40 minut. Pobór prądu nadal jest za duży. Przykładowo, jeżeli ktoś będzie cały dzień kręcić się przy aucie, otwierał drzwi, zamykał, otwierał maskę, bagażnik, to auto ciągle będzie się budzić, nie przejdzie w stan uśpienia i no, może rozładować akumulator. To jest podpięte, no klema tutaj jest dość duża, ten biegun plusowy jest dość duży, tylko użyłem takich po prostu kabli rozruchowych i tu jest podłączony teraz ten kabel rozruchowy do końcówki multimetru, jeszcze przez taki drugi krokodylek w taki sposób. No a ten czarny krokodylek jest w stanie, jest, nakłada się dobrze na klemę i jest podłączony po prostu tutaj do końcówki multimetru. I końcówki są podłączone w taki sposób. Nagle po 20 minutach wzrósł pobór prądu i słychać, jak włączył się brzęczyk pod maską. Ten brzęczyk, który brzęczy, to jest regulator obrotów biegu jołowego. On ma swoją wtyczkę WM54. Ten regulator obrotów biegu jołowego znajduje się tutaj pod zaworem DIS-a, pod kolektorem dolotowym. I on ma wtyczkę, tutaj trzeba wcisnąć ten drucik i można spróbować tę wtyczkę wyciągnąć bez demontażu czegokolwiek. Nadal nie zgasła tutaj dioda podświetlenia lewarka. Przy problemach z prądem warto sobie zgasić automatyczne zapalanie podświetlenia kabliny, przytrzymać ten przycisk 10 sekund, aż zgasną światła. Minęło prawie 40 minut. Prąd 0,02, czyli prawidłowy, maksymalny dopuszczalny 0,05. Widać, że auto się uśpiło. Jak widać, nie było konieczne zamknięcia bagażnika. Bagażnik jest otwarty. Otwarte są też drzwi pasażera. Otwarta jest też maska. Otwarta jest szyba kierowcy. Złożone są lusterka. Otwarta maska. Także nie było takiej konieczności, żeby to zamykać, ani tu podkładać pod zamek jakiś blokad. Tutaj. Teraz próba przy zamkniętym aucie, centralnym zamkiem, multimetr wyciągnięty na zewnątrz bagażnika i zobaczymy, czy auto się uśpi. Pobór spadł do 0,02 A, więc prawidłowo auto usnęło. Auto powstało przez noc. Kontrolka podświetlenia tutaj wybranego biegu zgasła. To samoczynnie zamknęło przednie drzwi, za to zostały otwarte drzwi tylne przez noc. Radio ma swój oddzielny bezpiecznik. Dokładnie po pół godziny auto usnęło, stojąc na dworze. Przy zamkniętych drzwiach zgasła też dioda podświetlająca wybrany bieg. Nadmierny pobór prądu może być też spowodowany zwarciem na alternatorze, także można odłączyć jego kabel plusowy i zobaczyć, czy wtedy spadnie prąd, natężenie prądu i czy auto uśnie. To jest kabel plusowy alternatora. Można go spróbować odłączyć, zobaczyć, czy spadnie pobór prądu wtedy, czy auto uśnie. Jeżeli to nie pomoże, można jeszcze próbować odłączyć kabel od rozrusznika. Tu jest trochę już trudniejszy dostęp. No jest tak podłączony multimetr na pobór prądu tutaj, tak jak pokazane. I na przykład jeżeli po godzinie nadal pobór prądu jest większy niż 0,05, na przykład 0,1, to trzeba odłączać
wszystkie bezpieczniki po kolei, każdy z nich, i sprawdzać, podłączeniu którego bezpiecznika spadnie prądu poniżej 0,05. I potem sobie sprawdzić tam w rozpisce bezpieczników, za co odpowiada, za jakie urządzenie ten bezpiecznik. I na tej podstawie można dojść, które urządzenie powoduje nadmierny pobór prądu. Bezpieczniki w BMW60 znajdują się w trzech głównych miejscach: nad akumulatorem, za schowkiem pasażera, i jeszcze są jeszcze bezpieczniki przy sterowniku silnika, tam przy podjęciu podszybia, odkręceniu tego dekielka od góry. Jeżeli odpinanie bezpieczników nie daje żadnych rezultatów, pobór prądu nadal nie spada poniżej 0,05, to przyczyna musi leżeć w jakimś urządzeniu, które jest poza bezpiecznikami, i przykładowo to może być niefabrycznie dołożony, źle podłączony autoalarm, może to być źle podłączone radio, które jest podłączone bezpośrednio do plusa zamiast pośrednio przez stacyjkę, która ma swój bezpiecznik. Może to być żarówka, która ma zwarcie. Może to być też wiązka kabli, która idzie do tylnej klapy. Były przypadki, że właśnie 60-tki się zapalały, ponieważ przecierała się izolacja tej wiązki. Robi się zwarcie do masy, czyli do karoserii. Jeżeli chodzi o zwarcia spowodowane przez wilgoć w E60, to proponuję sprawdzić, jest to bardzo ważne, odpływ pod sterownikiem silnika. Na końcu tego filmu wrzucę linka, jak to zrobić. W przypadku tego BMW E60 pomogło odpięcie IBS, inteligentnej klemmy minusowej, z bieguna ujemnego akumulatora w bagażniku. Może zdarzyć się taka sytuacja, że akumulator jest zakodowany o innej pojemności niż zamontowany, i wtedy klema na biegunie ujemnym nie może się z nim dogadać, usypie auto i pomiary wydają się prawidłowe, ale na przykład po pół godziny znów pobudza auto, bo nie pasuje zakodowana pojemność akumulatora. Był taki przypadek, że klema usypiała auto, pomiary nic nie wykazywały, żadnego nadmiernego poboru prądu, ale co pół godziny klema IBS znów budziła auto. IBS nie steruje ładowaniem, jedynie przekazuje dane do sterownika. I sama klema nie jest sterownikiem, a jedynie układem pomiarowym. I dopiero sterownik interpretuje dane, które przekazuje mu klema, i według określonego planu ładowania steruje tak regulatorem napięcia, aby ładowanie było odpowiednie do obciążenia. W 60 IBS również klema inteligentna współpracuje z MPM, czyli Micro Power Module, czyli tym modułem komfortu, który jest tam pod kołem zapasowym. Na podstawie doświadczeń innych użytkowników to mogę jeszcze powiedzieć, że pobór prądu w jednym egzemplarzu był spowodowany zegarami, i tam był bezpiecznik numer 13 w schowku, bezpiecznik numer 29 w schowku. Pomogła wymiana zegarów, tam użytkownik zamontował sobie zegary z Anglika. Jeszcze inny miał właśnie problem z modułem Bluetooth. Jeszcze raz pokażę ten pomiar poboru prądu przez auto. Na przykładzie auta, które ma akumulator z przodu, będzie dużo łatwiej, także będzie łatwiej widać. Odkręcanie klemy minusowej, klema minusowa schodzi. Multimetr, trzeba przełożyć ten kabelek, ten czerwony, z tej pozycji na tą pozycję. Następnie przerzucić sobie tutaj na ampery, czyli 10 amperów, i podłączyć. Nie ma znaczenia, którą końcówkę, gdzie. Jedną tutaj. Jak ktoś nie ma krokodylków, to ewentualnie może sobie po prostu to związać tutaj trytką, żeby to sobie stabilnie leżało. Jedną końcówkę tutaj i drugą końcówkę tutaj, do tej bieguna. Czyli na tą klemę trzeba sobie ustabilizować tą końcówkę, a tą tutaj można sobie umieścić. No to będzie tutaj lekko iskrzyć, tak delikatnie, nie ma problemu. Także wygląda to wszystko tak. Potem, żeby wrócić do pomiarów napięcia sobie akumulatora, to trzeba z powrotem to przełożyć. I teraz można mierzyć sobie napięcie akumulatora. Jakie ma napięcie przykładowo? Między 12,4 a 12,6 to prawidłowe wartości. To tyle na temat radzenia sobie ze zbyt wysokim poborem prądu przez BMW 60. Na koniec podaję jeszcze linki tematyczne z tym związane, czyli kodowanie akumulatora, udrożenie odpływu pod sterownikiem silnika,
woda na dywaniku pasażera, naprawa przecieku do bagażnika.